Cześć kochani, tu Ania z Wizualnej Matematyki i z Nauki Marzeń. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić, jakie są cztery sposoby radzenia sobie ze stresem podczas egzaminów. Zacznijmy zatem od pierwszego sposobu. Pierwszy sposób to przypomnienie sobie smaku zwycięstwa. Przypomnij sobie takie sytuacje, gdzie odniosłeś sukces. Jak się wtedy czułeś, czułaś? Jakie były Twoje emocje, kiedy czułaś się takim zwycięzcą, że zdobyłaś piątkę z matematyki albo czwórkę z bardzo trudnego dla Ciebie sprawdzianu, albo w ogóle zaliczyłeś klasę. Przypomnij sobie ten sposób, tę sytuację sobie przypomnij i wtedy poczujesz się trochę lżej. A jeśli to nie pomoże, no to trzeba przejść do sposobu drugiego. A drugim sposobem to jest pozytywne pomyślenie o samym sobie i o tym, jak się wtedy czułeś. Pomyśl sobie, przecież dam radę, uczyłam się tyle czasu. Zmobilizuj się, na pewno Ci się uda. Jeśli chodzi o trzeci sposób, to znajdź plusy tej sytuacji. Pomyśl sobie, przecież piszę maturę albo egzamin ósmoklasisty. Na pewno mi się uda. A jakie są plusy tego? Jak dobrze napiszę, dostanę się na wybrane studia. Jak źle napiszę, no to się nie dostanę. Dlatego się zmobilizuj, że przecież masz cel. Dostać się później na studia i realizować swoje marzenia. A jeśli to nie pomaga, no to czwarty sposób jest taki, aby zacząć głęboko oddychać. Najlepiej 4 wdechy nosem i 4 razy wypuszczasz. Wtedy do Twojego mózgu dociera powietrze i zaczynasz powoli się uspokajać. Jest też jeszcze taki sposób, że nabierasz powietrza mocno i czekasz, aż zacznie Ci brakować powietrza, i bierzesz następny oddech. Stopniowo powietrze zacznie napływać do głowy i tak jakby zaczniesz myśleć, zaczną do Ciebie napływać rozwiązania. To są takie sposoby przetestowane już przez moich uczniów. Działają. Podsumowując zatem, pierwszym sposobem jest poczucie smaku zwycięstwa. Przypomnij sobie sytuacje, w których już odniosłeś sukces. Drugim sposobem jest pozytywne myślenie o sobie, że dam radę, pomimo tego, że mam pustkę teraz w głowie. Trzecim sposobem jest znalezienie samych plusów tej sytuacji, dlaczego akurat zdaję tą maturę czy ten egzamin. Czwartym sposobem jest głębokie oddychanie. Tak, aby odblokować nasz mózg, żeby mózg dostał tlenu. Mam nadzieję, że te wskazówki Wam pomogą i zdacie maturę czy egzaminy na same piątki. Jeśli podobały Ci się moje wskazówki, to zostaw mi tutaj suba i też kliknij w dzwoneczek, żebyś dostawał powiadomienia o nowych filmach, a wrzucam je codziennie pomiędzy 22 a północą, także czekaj z niecierpliwością.